Witam w pierwszej części instrukcji przenoszenia licencji. Przenoszenie licencji dokonujemy wtedy, gdy chcemy przenieść licencję na inny komputer, bądź gdy czeka nas reinstalacja systemu operacyjnego, czy też format komputera. W takich przypadkach warto zatroszczyć się o swoją licencję, by nie trzeba było jej ponownie aktywować za pomocą kodu aktywacyjnego, no, który otrzymamy, prawda, też nie od razu, ponieważ musimy początkowo wpisać kod aktywacyjny, który otrzymamy po wcześniej wypełnionym formularzu Autodesk. Zatem, aby przenieść licencję, przechodzimy do menu Start, wszystkie aplikacje i widzimy, że w części poświęconej Autodeskowi mamy narzędzie transferu licencji. Po wybraniu tej opcji pojawia nam się możliwość eksportu licencji po wcześniejszym zarejestrowaniu się. Zatem wybierzemy opcję Zarejestruj się. Pojawia nam się okienko inicjalizowania Autodesk, w którym musimy się zalogować na nasze konto na stronie Autodesku. Jeżeli nie posiadamy takiego konta, możemy w tym momencie od razu utworzyć identyfikator teraz, by móc spokojnie wyeksportować naszą licencję. No, ja już takie konto posiadam, w takim razie tylko się loguję, wpisując identyfikator użytkownika oraz hasło. Logujemy się. I mam możliwość wyeksportowania licencji w tym miejscu, z której korzystam. W tym momencie wyeksportowuję właśnie licencję na serwer Autodesku. Po chwili oczekiwania, oczywiście potrzebuje program chwilę czasu, by połączyć się z serwerem. Widzimy, że eksportowanie powiodło się. W tym momencie mamy naszą licencję na serwerze Autodesku. W tym również momencie nie możemy korzystać z AutoCAD-a, ponieważ ta licencja jest wyeksportowana i teoretycznie możemy z niej korzystać jedynie po zaimportowaniu jej z powrotem. Ja bym chciałem tutaj Państwu pokazać teraz, iż po uruchomieniu AutoCAD LT 2013, dla której licencja została wyeksportowana, ten program nie uruchomi nam się poprawnie, tylko na początku spyta, czy chcemy zaimportować licencję tą naszą wyeksportowaną, czy aktywować nową licencję, jeżeli mamy wykupioną. Jeżeli nic z tego nie zrobimy, wybierzemy zamknij, widzimy, że program nam się nie uruchomił. Tak więc w ten sposób możemy przenieść licencję z jednego komputera na drugi i w taki sposób uchronić się przed stratą licencji przy przenoszeniu na inny komputer. Zapraszam do obejrzenia drugiej części odcinka transferu licencji, w którym pokażę, w jaki sposób zaimportować z powrotem licencję na dany komputer i cieszyć się z licencji bezterminowej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam do oglądania następnych filmów.